Czy wiesz, że pierwsza telewizyjna transmisja miała miejsce w 1926 roku? Pierwszy system nagrań telewizyjnych powstał w Londynie, w laboratorium Johna Logiego Birda. 26 stycznia 1926 roku rzeczony wynalazca dokonał pierwszej transmisji twarzy w ruchu przy użyciu sygnału radiowego. 24 maja 1927 roku przesłał on telewizyjny sygnał z Londynu do Glasgow, a pierwsza publiczna prezentacja wynalazku odbyła się 6 września 1927 roku na Uniwersytecie w Leeds. W 1928 roku Birdowi udało się przesłać transmisję telewizyjną z Europy do Ameryki Północnej i Południowej. Stworzył on także pierwszy system telewizji kolorowej. Wynalazca opracował system z myślą o nagrywaniu programów, które widzowie mogliby kupować i odtwarzać za pomocą prostej przystawki do telewizora jego produkcji. Był on zatem prekursorem kaset wideo i VOD. Pomysł narodził się jednak zbyt wcześnie, by znaleźć komercyjne zastosowanie. That is the final result.